Ja to wszystko mogę wyjaśnić. Nic takiego nie zrobiłem. No mówię ci, będzie tam ona. Ale mimo wszystko postanowiłem cię nie zabijać. Potraktuj to jako moją dobroduszność. To, że cię nie zabiję. Jeszcze. Potraktuj to jako moją... To, że cię nie zabiję. Dobroduszność. Jeszcze. Nastroju na żarty! Przepraszam, no wypadło mi coś, może jutro 12 pod bazyliką? Okej? Dobra. No to cześć. Tu jest za dużo ludzi, idziemy stąd. Jeśli mamy współpracować, musimy omówić parę rzeczy. Jak na żadną współpracę się nie pisałem. Wszystko da się odkręcić. No dobra, może i tak było. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie jesteś w stanie naprawić wszystkiego sam. Dlatego jedyną sensowną opcją jest współpraca albo twoja śmierć. To może wróćmy do tego, co miałeś mi do powiedzenia. Zacznijmy od tego, że musisz wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Organizacja nazywa się Dampfe co? Nie wiem, nie umiem tego wymówić. Miałem włoski w szkole. W skrócie DPW. Najgroźniejsza organizacja, z jaką do tej pory się spotkałem. Zajmują się handlem narkotykami i ludźmi.
przemycają broń. Zabijają, torturują, nękają, szantażują. Mógłbym w sumie jeszcze wiele wymieniać. Czy wszystko dobrze? Tak, jedźmy dalej. Wracając, nie warto się z nimi zadawać. No, wygląda na to, że ich szefem musi być jakiś niezły zwyrol. Ten niezły zwyrol jest poszukiwany w każdym zakątku na świecie. Cechuje go przede wszystkim bezwzględność, opanowanie i nieprzewidywalność. Morduje gołymi rękoma, bez mrugnięcia okiem. I ma gdzieś, kim jesteś. I tak cię znajdzie. Zastanawia mnie teraz, w jaki sposób im się naraziłeś? Potrzebowałem pomocy. Byłem młody i głupi. Z początku byli okej, ale potem pokazali swoją prawdziwą naturę. Chciałem zakończyć naszą współpracę, ale mnie szantażowali. Także jedyną słuszną opcją był program ochrony świadków. Policja zasymulowała moją śmierć, a oni nie przypuszczali, że mógłbym uciec, dlatego nawet nie szukali żadnych informacji o mnie. Szefie, bo sprawa jest. Scheiße! Landwirtschaftliche Produktion der Landwirtschaft! Wystaw nagrodę za sprowadzenie go tutaj. Żywego lub martwego. Teraz będą chcieli mnie dopaść. Ciebie zresztą też, bo to ty umieściłeś informacje o mnie w internecie. Musimy dopaść ich pierwsi. Najpierw musisz zdobyć mi o nich parę informacji. Moje dane wykradłeś bez problemu. W takim razie oni nie powinni sprawić ci trudności. Dobra, znaczy... ja rozumiem, że... dyskrecja i te sprawy, ale... dlaczego plac zabaw? Tu nikt nas nie podsłuchuje? Okej. No, to zacznijmy z grubej rury. Aleksy Szymański. Nigdy nie był notowany przez policję, żadne władze nawet nie mają pojęcia o jego działaniach. Jednak mimo to jest dosyć dobrze znany w środowisku przestępczym i jest jego ważnym członkiem. Specjalność naszego koleżki? Handel informacją. Z jego usług korzystają najpotężniejsi przywódcy przestępczego półświatka. Grupy przestępcze mogą być nawet swoimi największymi wrogami. Ale i tak będzie łączyło ich jedno. Aleksy jako informator. Nie interesują go relacje między klientami, ani nie ma z nimi mowy o żadnej poufności. Jeśli ktoś wyłoży wystarczająco dużo, bez problemu sprzeda każdego, a organizacja DPW jest jedną z tych, którzy, jeśli chodzi o informacje, nie żałują pieniędzy i niejednokrotnie korzystali z jego usług. Niestety, tak jak wspomniałem, władze nie mają pojęcia o tym, co robi, a to dlatego, że nigdy nie zjawia się na spotkania osobiście. Ma od tego ludzi, którzy głównie nazywani są chłopakami jednej informacji. Ponieważ większość z nich po dostarczeniu informacji jakiemuś klientowi dostaje kulkę w łeb. Chociaż bywają też wyjątki. Szymański ma grono swoich zaufanych pracowników. Tylko oni wiedzą, gdzie przebywa, jednak już niedługo nie będą jedynymi. Co masz na myśli? Musisz w jakiś sposób znaleźć, gdzie mieszka, czy pojawia się systematycznie. To trudne zadanie, wiem. Niby moglibyśmy zrobić to w inny sposób, ale... ale co? Ale musielibyśmy przesłuchać wszystkie jego zaufane osoby, co zajęłoby nam zbyt dużo czasu, a liczy się każda minuta. Okej, co dalej? Okej, teraz pora na kolejną osobę. Wyjdźmy może trochę za granicę Polski i skierujmy się na wschód, bowiem nasz następny kandydat mieszka w Rosji. Nazywa się Oleg Diektriow. Ten w przeciwieństwie do wcześniej opisywanego przeze mnie delikwenta w swoim jeszcze dość krótkim życiu został notowany przez policję 33 razy. Lecz jego znajomości sprawiły, że w więzieniu nie zagościł jeszcze na dłużej niż 3 tygodnie. Za co jest tak popularny wśród stróżów prawa? Za przemyt ludzi i narkotyków. To dzięki niemu organizacja DPW i inne ciągle mają swój towar, a ich agenci błyskawicznie przemieszczają się po sąsiednich krajach. Chociaż ostatnio słyszałem, że pomiędzy Olkiem a szefem doszło do paru mocniejszych sprzeczek i wydaje mi się, że byłby skłonny
aby przekazać komuś coś, co może ich pogrążyć. Jednak żebyśmy mogli zdobyć od niego informacje, najpierw musimy się dowiedzieć, kiedy w najbliższym czasie będzie w Polsce i gdzie dokładnie. To właśnie będzie twoje drugie zadanie. Świetnie. Widzę, że się rozumiemy. W tym gronie nie mogło zabraknąć kobiet, które nie są aż tak niewinne. Angelika Kalinowska. Była nawet zdolna zabić swojego brata, żeby pieniądze się zgadzały, bowiem jej sposobem na życie i zarobek jest właśnie zabijanie. Kiedy jeszcze byłem w DPW, miałem okazję z nią pracować. To było dosyć mocne przeżycie. Zabijając nie miała żadnych skrupułów i nie zwracała uwagi nawet na wiek swoich ofiar. Można by powiedzieć, że była bezuczuciowa, ale to nieprawda. Miała romans z szefem, kochała go nad życie, jednak on wykorzystywał to tylko do tego, aby odwalała za niego brudną robotę. Ona zaślepiona, wykonywała wszystko, co jej kazał. I jeśli się nie mylę, to wciąż tak jest. Na nią musisz znaleźć coś, co uświadomi jej, że szef nic do niej nie czuje i jest z nią w takiej relacji dla własnych korzyści. Okej, czyli podsumowując, mam znaleźć osobę, której nie da się znaleźć. Następnie namierzyć Ruska, który jeździ po całym świecie, kiedy akurat będzie w Polsce i akurat w naszej okolicy. Następnie mam uświadomić kobiecie, że miłość jej życia to tak naprawdę śmieć, który tylko ją wykorzystuje. Tak? To jeszcze nie wszystko. Mam tutaj jeszcze dwóch kolesi, o których potrzebne nam są jakiekolwiek informacje, które w jakiś sposób pomogą nam. Czy dotrzeć do nich, czy szantażować, albo po prostu byśmy wiedzieli o nich więcej. Obydwoje członkowie DPW. Iwo Kaczmarek, 23 lata. Podobno bawi się w pozyskiwanie broni. Bartłomiej Zawadzki, 18 lat. Nowy nabytek organizacji. Mogę chociaż zrobić tego zdjęcie? Nie. Na pewno? Nie. Okej. No i teraz muszę z nim współpracować. No i pomyślałem, że przydałaby mi się twoja pomoc. Człowieku, żalisz mi się, wystawiasz mnie, szukam ci informacji o jakimś typie i teraz mi jeszcze mówisz, że mam ci pomóc wyjść z bagna, w które sam się wkopałeś. No ale proszę cię, to jest naprawdę ostatni raz. No wiesz, że jesteś ode mnie lepsza w te klocki. No dobra. A co będzie robił ten twój Marek, kiedy my będziemy odwalać całą robotę? On ma inne zadanie. Niby jakie? Pewnie podrywa komuś laskę. Powiedz mi wszystko, co wiesz! Ja nic nie wiem! Dobra, bierzmy się do roboty. Dobra. Typa, ale nie umiem na nią wejść. No to poślij mi linka. Zobaczę. No dobra, mam. Okej, okay, teraz musisz tylko tą frazę wpisać tutaj. Dobra, wiem, co mam wpisać. No jakoś nie wydaje mi się, bo masz tutaj literówkę. No chyba widzę, że mam literówkę. No tak, tak. Przekopiuj to tam. Naciśnij tutaj. Chciałem ci przypomnieć, że to ty nie potrafiłaś wejść na tą stronę. Tak, tak. Chciałam cię tylko sprawdzić. No, naciśnij tu. Dobra, zostaw mnie sam, dobra. No, jak sam dasz radę, jakbyś w ogóle w złe miejsce klikasz? No dajesz. Dobra, odczep się, zrobię to sam. Boże, no zrób to! No zostaw mnie! Ja to sama zrobię. Ej? Co zaś chcesz? Hej, a co to za ikona? O nie. Co nie? O nie. No co to znaczy? Nie wiem, nie widziałem wcześniej.
Co? Lokalizują nas! O nie. O nie. Teraz muszę się pakować to. To. Już tu są.